Sprawdzimy, czy stabilizacja działa przy 4K. Wydaje mi się, że jest znacznie gorzej niż przy Full HD. Bo nawet to, co widzę na wyświetlaczu, jakby nie napawa optymizmem. Troszeczkę lata. No pamiętajcie, że przy rejestrowaniu 4K, no to jest spora różnica, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te 4K to jest 4x1080 wyświetlacz, no to tutaj smartfon ma znacznie więcej do roboty, jeśli idzie o obliczenia. No cóż, nie trzęsie aż tak mocno, jak ja nim trzęsę, natomiast ewidentnie widać na wyświetlaczu, że stabilizacja obrazu nie do końca sobie radzi. O ile Full HD było bez problemu, tyle tutaj no, mamy jednak trzęsienie obrazu. Nieduże, ale jednak.